Mamy w tej chwili 26 punktów, natomiast dojdą na pewno jeszcze punkty związane z wyróżnieniami honorowymi, ponieważ wczoraj swoje posiedzenie miała kapituła wyróżnień honorowych, nowa kapituła, która od tego roku będzie przez 6 lat pracowała. No i zadaniem kapituły jest opiniowanie wniosków o tytuły zasłużonych honorowych obywateli miasta i takie wnioski wpłynęły z środowiska Uniwersytetu Opolskiego w związku z przypadającym 30-leciem uczelni i uroczystymi obchodami w przyszłym tygodniu. Zresztą ja do pana rektora taką propozycję przedłożyłem, że może warto docenić też osoby związane z uniwersytetem w związku z tym wydarzeniem i faktycznie takie wnioski pan rektor przesłał i one zostały pozytywnie zaopiniowane, więc też jutro na sesji będą jeszcze głosowane. Jest uchwała Klubu Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego, uchwała przygotowana przez Wydział Polityki Społecznej, natomiast na wniosek klubu w związku z tym, że od czerwca państwo przejmuje finansowanie metody in vitro, która w naszym mieście była dofinansowywana, w związku z tym uwalniają się środki, aby te środki pozostawić w tej pomocy takiej zdrowotnej, opiece zdrowotnej, zaproponowaliśmy z naszymi radnymi wdrożenie programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci klas pierwszych, chętnych oczywiście, z terenu miasta Opola. To taki program wyceniany mniej więcej na kwotę 260 tysięcy złotych w ujęciu rocznym. Była konferencja prasowa na ten temat, natomiast myślę, że bardzo, bardzo potrzebne też, potrzebne zadanie, aby po prostu zweryfikować też to, czy z tym słuchem, wzrokiem u pierwszoklasistów jest wszystko okej i na wczesnym etapie wykryć ewentualne nieprawidłowości i skierować do dalszej diagnostyki czy leczenia. I to by był program roczny, zobaczymy, czy będzie zainteresowanie. Planujemy tak mniej więcej około 500 dzieci, że z tego mogłoby skorzystać. To jest tak liczone na około 40% całej jakby populacji tych pierwszoklasistów, bo to tak mniej więcej zawsze jest przy tych programach, gdzie są dobrowolne te zgłoszenia. Mamy jeszcze uchwałę dotyczącą kolejnej transzy dotacji celowych na prace konserwatorskie. To jest kwota 215 tysięcy w tej transzy. Jest cały wykaz, ja mogę państwu przekazać wykaz tych dotacji. Są to zazwyczaj wspólnoty mieszkaniowe. Parafia też w Groszowicach otrzymuje kolejny raz dotację w wysokości 60 tysięcy złotych. To jest kościół zabytkowy. Bardzo się zresztą z tego cieszę, ponieważ tam tak od wielu, wielu lat ksiądz proboszcz tamtejszy dba o to, aby ta parafia, ten obiekt też właśnie zyskał na dawnym blasku. To jest podobny oczywiście przykład co do katedry, tylko nieporównywalnie jakby mniejsza skala, prawda? Natomiast jakby architektura i tak dalej jest warta zachowania i tutaj miasto bardzo aktywnie tą parafię wspiera. Tak jak powiedziałem, są wspólnoty mieszkaniowe, zazwyczaj dotyczy to zewnętrznych prac na elewacjach, ale czasem też wewnątrz obiektu. Biuro Urbanistyczne przygotowało uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Opola. Na przykład będzie stanowił o przeznaczeniu czy możliwości zabudowy w miejscach, gdzie nie będzie tych planów szczegółowych. Dzisiaj, jeżeli nie mamy planu miejscowego, inwestor musi wystąpić o tak zwane warunki zabudowy i na podstawie studium te warunki zabudowy są lub nie są wydawane. Jeżeli będzie plan ogólny, no to on już w jakiejś części wskaże nam miejsca, które będą się rozwijały, w których będzie można tę zabudowę w mieście realizować, a miejsca, w których na przykład nie przewidujemy już takiej dalszej zabudowy. Według mnie to jest bardzo potrzebne, ponieważ to pozwoli tak jakby bardziej globalnie popatrzeć na miasto i na to, gdzie faktycznie my te strefy już tak dosłownie, literalnie chcemy, aby się rozwijały, na przykład mieszkaniowa czy strefa zieleni. Ten okres przedwyborczy, w którym jesteśmy, a w zasadzie też jeszcze powyborczy, po wyborach parlamentarnych, on jest takim okresem mocno nieprzewidywalnym i często obserwujemy nadaktywność niektórych grup społecznych, ale też radnych, którzy przypominają sobie, że warto o sobie coś powiedzieć tuż przed wyborami mieszkańcom. Ci radni, którzy pracują cały czas, całą kadencję, są aktywni w swoich środowiskach społecznych, w swoich organizacjach, w miejscu, gdzie też zamieszkują, oni są spokojni, oni pracują cały czas tak samo, piszą interpelacje, piszą zapytania i ja mam taki przegląd, bo te pisma, te wnioski do mnie spływają, my je kierujemy później na poszczególne wydziały. Ja widzę, kto po prostu w ciągu roku czy całej kadencji pracuje, kto jest aktywny.
A widzę też, kto pod koniec kadencji staje się bardzo aktywny. Ale myślę, że wyborcy tak samo, no bo przecież wyborcy też mają kontakt i mieszkańcy z tymi osobami zwracają się do naszych radnych z różnymi problemami, bo to są często takie prozaiczne sprawy, ale myślę, że właśnie po to też radni są, żeby w takich prostych sprawach, które da się załatwić, pomóc mieszkańcom.